Cześć i czołem, dziś zajmiemy się serią grilli Napoleon Rogue SE. No to po kolei. Zaczniemy od boku, boczna półka, dwa haczyki na akcesoria, oczywiście palnik Sizzle Zone, czyli palnik infraredowy na podczerwień, ruszt osadzony nisko albo ruszt osadzony w drugiej konfiguracji troszkę wyżej. Wtedy możecie sobie tu postawić po prostu garnek i coś gotować. Oczywiście może być opcja zamienna, czyli kuchnia, zwykła kuchnia gazowa z palnikiem 3 kW. Przedni panel, podświetlane palniki, bardzo estetycznie, elegancko to wygląda. Zapłon Jetfire na komorze, piękny, masywny termometr Napoleona. Trzy palniki główne. Palnik Sizzle Zone i palnik infraredowy dorożna, który znajduje się z tyłu. Tutaj jest ten palnik. Oczywiście pokrywa izolowana. No i zaczniemy sobie tutaj od góry, bo mamy tutaj wymienne elementy. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Górna półka odkładcza albo do jakichś potraw, które chcemy zrobić, niekoniecznie narażając je na bezpośrednie działanie temperatury. Oczywiście półka zdejmowalna. Jak wspominałem wcześniej, z tyłu palnik infraredowy. Ruszt. Oczywiście napoleonowski kształt Wave. Proszę zwrócić uwagę, że w tym grillu aromatyzatory są umieszczone w dwóch poziomach, co ma jeszcze lepiej rozprowadzać ciepło. Aromatyzatory ze stali nierdzewnej, palniki tubowe ze stali nierdzewnej. Boczna półka, oczywiście składana. Standardowo otwieracz do butelek. No i ten grill akurat wyposażony jest w standardzie w napęd rożna i w rożen. Napęd oczywiście elektryczny i rożen, który nasadzamy sobie tutaj. Idziemy dalej do butli z gazem. Oczywiście jak w każdym Napoleonie, butla z gazem znajduje się pod komorą. Specjalny kosz. Butla z gazem zostaje w środku przez cały proces grillowania, przechowywania i tak dalej. Tak właśnie wygląda Napoleon Rogue w serii SE z rożnem. Zapraszam serdecznie do naszych salonów na grillweb.pl. Cześć!